nie mogę się bawić? Ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksa lala! Chodźcie, ja będę polonami! To takie nie fair! Nie, ja im pokażę! Co mam zrobić? Tędy! Tam? Ognia! Auć, ej! Nie żyjesz! Zasadzka, kryć się! Ej, przecież ona się nie bawi! Dobra! Jeden dostał, jeszcze czterech. Muszę być cicho. Ale cię zaskoczyłam. Każdy potrafi się zakraść od tyłu. Idę. Oni się kryją. Idealne miejsce. Tchórze atakują. Strawiony. Jeszcze żyje. Tam? To mnie osłoni. Bohaterka pod ostrzałem! Mam cię! To tylko rana! Tu będę bezpieczna. Kryję się! Tu powinno być bezpiecznie. Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Zaraz przegracie! Tak lepiej! Idealne miejsce! Tchórze atakują! Zobaczmy, na co ich stać! Kolejny rozwied zabity przez bojowniczkę z Polanii! Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Muszę być cicho. To mnie osłoni. Tam jest! Mam ją! Kryję się! Widzę cię! Nie jestem rozwied! Jesteś! Twój brat też jest rozwied! Idealne miejsce! Idę! Muszę być cicho! To mnie osłoni! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Następnym razem dajcie mi dołączyć! Bohaterka pod ostrzałem! Au! Mam ją! Powinno być bezpiecznie. Wróg w polu widzenia! A macie! Na nią! Do ataku! Po
żyjesz. Nieprawda! Sam nie żyjesz! Tak nie wolno! Au! Ej! Może zaczepisz kogoś swojego wzrostu! Albo wyższego! Przyszło jej wsparcie! Odwrót! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali! Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać? Obiecałeś! Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym, jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na Śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. No dobrze, w tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. No dobra, prowadź, pani generał. Nowe zadanie główne. Co dalej? Bułka z masłem. Tędy. Bułka z masłem. Tam! Widzę! Tędy. Nie ruszaj się! Co? Ja byłam cicho! Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył, a ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf jelenia, a nie mnie. Gotowa. Zagoń jelenia do mnie. W porządku. Poszukajmy jelenia. Łatwizna. Tam jest. Podejdźmy na odległość strzału. W porządku. To dobry plan. Idę. Dobra. O, szlak! Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Dobra, ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem! To dobry plan. Jestem gotowa. Tak? W porządku. To dobry plan. Łatwizna. Idę. Łatwizna. Idę. Jasne.
łatwizna. Idę. Łatwizna. Na pewno trafię. Ja trafiłam! Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy! Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fuu, to jest obrzydliwe. Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Janek, myślisz... Naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet Szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Janek! No strzelaj! O mały włos. Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur, zabierz zwierza. Będzie z niego dobre futro na Syberię. Idziesz na wojnę? Na Rozwietów? Tak, bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Rany. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko. Szukacie Zalesia! Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić! No to wsiadaj, żołnierzu! Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! I nie zapomnij o pieczeni! To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny... To będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy Rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie lubi się bić.
Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to tylko kilka miesięcy. Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi.